A czy na tą stronę można przesyłać jakieś zdjęcia, informacje? Może Wilniucy mają czym się podzielić z Państwem? Czy przyjmujecie takie oferty? To znaczy, generalnie uważam, każda oferta, właśnie jak mówiłem, która może wzbogacić nasz program, która może uzupełnić naszą wiedzę o tamtym Wilnie. I sądzę, że jest cenna po prostu i każda inicjatywa tego rodzaju na pewno będzie mile widziana. No ale te propozycje, które przypuśćmy nadejdą, przecież można wykorzystać nie tylko w tym tygodniu, ale na przyszłość. Znaczy, powiem szczerze, że gdzieś tak między wierszami właśnie chciałem tak taką myśl przekazać, że mam nadzieję taką, że ten Światowy Zjazd Wilniuków, który teraz jest jakby pierwszym Światowym Zjazdem Wilniuków, który ma taką, że trochę nazwę na wyrost, że to będzie impreza, która będzie co jakiś czas odbywała się cyklicznie i te pomysły, te idee, które przyjdą, na pewno będą takim pięknym fundamentem, piękną podstawą do tego, żeby ta impreza miała kontynuację. Więc na pewno, jak mówiłem, będziemy wdzięczni za każdą formę pomocy, za każdą uwagę, za każde zdanie, jeżeli mówimy właśnie o naszej imprezie. A do jakich krajów już wysłać te zaproszenia? To znaczy, generalnie rzecz biorąc, tak najbardziej może takie duże uderzenie informacyjne poszło oczywiście do Polski, bo chyba najbardziej liczna grupa akurat Wilniuków mieszka w Macierze. Ale pomijając to, informacja została wysłana na Wyspy, to też do Wielkiej Brytanii, do Stanów Zjednoczonych, Kanady, więc do tych państw, gdzie pomimo wszystko te środowiska są dosyć mocno aktywne. I mamy taką cichą nadzieję, że tych osób, przede wszystkim jeżeli mówimy o tym właśnie tych bardzo dalekich krajów, tak jak na przykład Stany Zjednoczone lub Kanada, których powiedzmy jakby przyjazd wymaga odpowiedniej już kondycji i fizycznej, i zdrowia, a także i finansów sporych, więc liczymy, że pewne gro osób wybierze się na te spotkania do Wilna. Więc nadzieję oczywiście pokładamy na bardziej na Europę, czyli na te kraje europejskie, gdzie akurat Wilniucy mieszkają, bo to przede wszystkim odległość na pewno będzie grała też niemałą rolę. A pierwszy zjazd gdzie ma się odbyć? To znaczy otwarcie samego zjazdu, otwarcie samej imprezy będzie miało bardzo charakter symboliczny. Tak naprawdę przez całą imprezę będziemy starali się prezentować takie akcenty, jak mówiłem, na przykład jak kartę Wilniuka, czyli jak ludzie, którzy przyjadą do Wilna, będą mogli po prostu stawić się na jeden z punktów informacyjnych, zarejestrować się i otrzymać taką kartę Wilniuka. Dla nas to jest przede wszystkim wspaniała okazja zebrać bank danych osób, którzy kochają Wilno. A z kolei dla tych osób, którzy się zdecydują na to, to jest wspaniała okazja otrzymać taką relację z zjazdu w formie zdjęć, w formie różnych takich informacji. Nawet jeżeli nie będą w stanie wszędzie dotrzeć, to potem takie materiały będziemy starali się po zjeździe rozsyłać do naszych gości. Więc to jest jakby jeden taki element. Oficjalne otwarcie planowane jest 10 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie. To by było łączone razem z otwarciem dostawy cukrowej walizki repatriantów i otwarcie samego zjazdu. Czyli to będzie bardziej, tak powiedzmy, może impreza na zaproszenie, bardziej może dla wąskiego grona osób, ale od poniedziałku do piątku program jest zbudowany na systemie takim narastającym, czyli czym bliżej weekend, tym więcej wydarzeń i większych wydarzeń. I końcówka, piątek, sobota, jest planowana, właśnie to mówiłem, dwa koncerty ogromne, to też koncert Maryli Rodowicz z Kępów i koncert właśnie naszych rodzimych zespołów i imprezy jazzowych. Więc jakby kończymy samą imprezę takimi dwoma grand imprezami, które pozwolą wszystkim się zebrać razem, razem się bawić, razem słyszeć słowo polskie na Starym Mieście. A czy można tak stwierdzić, że takim głównym punktem informacyjnym dla tych przyjeżdżających będzie Dom Kultury Polskiej? Bo przecież nie wszyscy mają komputery, ludzie szczególnie w starszym wieku. Czy mogą tu się zwracać i uzyskiwać informacje? To znaczy, żywimy taką nadzieję, że dyrekcja Domu Kultury Polskiej w Wilnie przychylnie rozpatrzy naszą prośbę, bo na pewno uważamy, że Dom Kultury Polskiej w Wilnie na pewno jest takim miejscem, gdzie jakby byłoby dziwnie, gdyby nie byłoby takiej informacji o tym, że taka impreza się odbywa. Więc to jest takie swoiste centrum, prawda,
kulturalne, gdzie sporo osób je odwiedza, sporo osób przychodzi, powiedzmy, szukać jakby zaspokojenia swoich potrzeb duchowych. I siłą rzeczy sporo przyjeżdża gości, którzy przyjeżdżają, powiedzmy, z Polski, z Wiedzy, z Wilna, prawda? Oni też przychodzą zobaczyć, jak wygląda ten dom polski, więc siłą rzeczy będziemy starali się tutaj jakby z tego tytułu właśnie chcemy, żeby tu było otwarcie, chcemy, żeby powiedzmy była ta flagowa wystawa tutaj, chcemy, żeby ludzie, którzy tu przyjdą zobaczyć ten dom polski, także mogli sobie powspominać, prawda, stare dzieje, więc myślę, że dom polski będzie na pewno jednym z takich miejsc, gdzie da się otrzymać informacje o tym, jaki ten jest zjazd, kiedy on będzie i gdzie. Dziękuję panu za rozmowę, a słuchaczom chcemy obiecać, że informować będziemy coraz częściej o zbliżających się imprezach. Ja bym też chciał podziękować dla pani redaktor za możliwość poinformowania słuchaczy o tym spotkaniu, o tym wydarzeniu kulturalnym. Na pewno w moim interesie i w interesie moich kolegów, którzy są organizatorami tej imprezy, jest jak najszersze właśnie poinformowanie naszych kochanych słuchaczy o tej imprezie, więc na pewno z każdej możliwej chwili będziemy korzystali i na pewno obiecujemy, że będziemy maksymalnie dostępnie informowali słuchaczy o danej imprezie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Świecie gród umiłowany, gród, za którym serce rwie, gród pamięci naszej znany, miła rzeka dołem tnie. O, Wilno, Wilno, kochane, jak nam bez ciebie źle. O, Wilno, Wilno, kochane, wróć do nas, chodź bez nie, bo to tu wili pan, tam domek mój. Szarpie wielki żal, ty nie bieduj. Tam szylaszki, gdy zakwitną wiosną, wonnych baziek srebrny kwiat, a w koło zapachnie sosną, że najdroższy Wilnia świat. O, Wilno, Wilno, kochane,